Siemanko, it's your Riffin Chef. A to teraz pytanie, co na pierwszy ogień pójdzie? Jaki przepis? No jak to z tą białczanka? Otrzeźwi się gościu. Do przygotowania potrzebujemy miód, płatki owsiane, odżywka białkowa, proszek do pieczenia, miska, w której podajemy, miska, w której mieszamy, blender, końcówka blendera. No. I jeszcze wrzątek, który właśnie wstawiam. No dobra, tak jak wszystko mamy, możemy zaczynać. I tak, do miski lecą płatki, leci odżywka białkowa, wpada również proszek do pieczenia, magiczne 7 gram miodu. No i wystarczy tylko wszystko zalać wrzątkiem. Pora uzbroić sprzęt i zaczynamy polowanie. Jeszcze jedno, żeby się nie przykleiło. A jeśli nie jesteś w posiadaniu takiego gadżetu, po prostu trochę ręcznikiem. I teraz tak, jeśli masa przed wylaniem na talerz jest taka trochę jeszcze płynna, to czekamy, aż płatki dalej wsiąkną trochę. Nie ma co czekać, wylewamy. Ładujemy do mikrofali. Zamykamy i już wiem, co robię po nagraniu. Myję mikrofale. No i teraz tak. Pełna moc. 2 minuty. Jazda. Żeby uniknąć tragedii, co jakiś czas polecam otworzyć i sprawdzić, czy nie wysuwa się nam z miski. Prawda jest taka, że przed końcem ona lubi wyskakiwać, więc siedź w misce. A druga prawda jest taka, że serio to jest brudne. Dobra, gotowe. Wyciągamy. Mamy tak zwaną podstawę i teraz cała magia zależy od dodatków. U mnie dzisiaj są to owoce i trochę cukierasów. Więc nakładamy owocki i dodajemy czekoladki. No i całość tak się prezentuje. Też jeszcze sosik. No i można zajadać tutaj makro na koniec. I test smaku i konsystencji. Jeszcze oficjalny test smaku. Nie chcę przeklinać, ale jest dobre. No i co? Pierwszy z głowy koniecznie daj znać, czy taki format pasuje. Więcej przepisów niebawem. Coming up next, only on Riffin Chef TV.